Przechodnie idący spokojnie chodnikiem po aryjskiej stronie żelaznej ulicy stanęli nagle z sercem zmartwiałym. Tam w getcie, na najwyższym piętrze kamienicy stanęło na oknie z przeraźliwym krzykiem dziecko małe. Było to 5 sierpnia roku wysiedlenia. Wybiegła z krzykiem z mieszkania. Chciał ją zabrać Niemiec w mundurze. Dalej po schodach. Już jest na górze. Wyżej nie można. Zawahała się krótko. Na schodach tupot. Aż tu za nią goni. Dorosły mężczyzna z karabinem w dłoni. Za małą Rutką. Miała za sobą 10 lat życia. Mała Rutka, którą Niemiec doganiał. W tym wyrzucenie z jednego mieszkania, potem z drugiego, potem z trzeciego, bez mebli, bez ubrań, bez niczego. Sprzedawanie cukierków na mrozie. List od ojca męczonego w obozie. Tyfus na strasznej szpitalnej sali, gdzie chorzy pokotem na ziemi zdychali. Wieki nieszczęść, choroby, nędzy, upokorzeń i głód. Bez przerwy. Ciągle. Głód. O każdej porze. Przechodnie na aryjskiej stronie ulicy wzdrygnęli się, zasłonili oczy. Tam w getcie, z najwyższego piętra kamienicy, dzieciak na bruk wyskoczył. Ooh.